Pucio na wsi. Mhm. Ten Pucio pojechał na wieś i my dzisiaj sobie zaglądamy do nowości z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Super jest. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie Tylko Dla Mam. To są też dwa podcasty, w których opowiadam między innymi o książkach dla dzieci. Marta Galewska-Kustra jest autorką tej serii, a ilustracje Joanny Kłos, no one już przeszły do płciowej historii, więc odkładam teraz tego mojego Pucia tutaj, a on mi będzie tutaj nadzorował, będzie pomagał, a chcę Wam powiedzieć, co znajduje się w środku. I teraz, pierwsze pytanie, które bardzo często pada na przykład w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku albo do mnie na Instagramie, jak wybierać te płcie, które dla jakiego wieku? I teraz tak, mogę Wam podpowiedzieć, że na blogu Aktywne Czytanie jest całe duże zestawienie propozycji płciowych, bo tak jak widać jest ich całkiem sporo. Natomiast też Nasza Księgarnia, bardzo często wejdźcie po prostu do nich na stronę, oni przygotowują takie grafiki, czyli który płcio dla jakiego wieku. Zahaczam o ten temat dlatego, że warto czytać też ten płciowy początek od autorki, bo w ogóle tutaj mamy taką podpowiedź, ćwiczenia rozumienia i mówienia dla dzieci. No i można się zastanawiać dla jakiego wieku. Cała ta książka, ta część podzielona jest na zabawę z 2-3-latkami oraz 3-6-latkami, co jest bardzo, bardzo użyteczne. Ja to bardzo lubię w książkach dla dzieci, jak jest podpowiedź bezpośrednio od autora, w tym wypadku autorki, która zresztą jest specjalistką od logopedii, więc no już w ogóle nie ma o czym mówić i jednocześnie jest o czym mówić. Napisała tutaj, jak korzystać z tej książki ze szczegółami. Podkreślam dlatego, że wiem, że często po prostu pomijamy te początki, no wiadomo, że tutaj mamy parę słów od autora. Nie pomijajcie, zwłaszcza jeśli jesteście tymi rodzicami, którzy się zastanawiają właśnie, który płcio w jakim wieku, bo mamy tutaj na przykład takie zdanie, że jest taki akapit, czego unikać podczas zabawy i tutaj chodzi o to, żeby nie naciskać, nie wymuszać, że dziecko ma coś powiedzieć koniecznie, ale jest też podpowiedź, jeśli chcecie poćwiczyć artykulację, to jest płcio na wakacjach. I też, jak się nie przeczyta tego początku, można nie wiedzieć, można się gubić w domysłach, a tutaj mamy po prostu taki bezpośredni strzał od autorki. No i zaglądamy do środka. Już wiemy, jak czytać. Tam na początku zostało to wyjaśnione, jak się bawić. I na przykład na tej dużej pierwszej ilustracji, która jest takim rzutem oka na całą wieś, mogę Wam powiedzieć, że tutaj mamy takie na dole instrukcje dla dzieci i dla rodziców i jest właśnie ten podział, o którym wspomniałam i tak jest na każdej stronie, czyli 2-3-latki, 3-6-latki, bo inaczej się bawimy z dziećmi w różnym wieku, inaczej też te książki czytamy. I na przykład, jeśli mamy coś pokazać, jak już przeczytamy ten tekst, że płcio jest na wsi, cała wieś się budzi, oczywiście dzieciaki też się budzą i mamy tutaj kto co robi opowiedziane. I też to jest super, bo my te wszystkie miejsca tutaj odwiedzimy później na kolejnych stronach. No ale tak, dla tych młodszych dzieci, 2-3-latków, pokaż i w nawiasie opiekun pokazuje palcem, gdzie jest krowa, gdzie jest kogut, gdzie jest bóbr i tak dalej. Powiedz i znowu opiekun pokazuje palcem. Czyli jak my poprosimy dziecko 2-3-letnie, pokaż gdzie jest bocian albo powiedz jak mówi kogut, to taki maluch może nawet nie wiedzieć, co to jest kogut. Albo wiedział, bo kilka razy widział w jakiejś książce, może na żywo, ale jeszcze takie dziecko nie kojarzy, więc ten nasz paluch dorosły, on powinien być w ciągłym użyciu, jeśli czytamy książki i nie tylko czytamy książki, bo tak się też powinno rozmawiać właśnie z dziećmi, jeśli chcemy wspierać ich mowę. A z kolei dla dzieci starszych, 3-6 lat, pokaż i jest bardzo mocno podkreślone, opiekun nie wskazuje palcem. Tutaj raczej dziecko będzie sobie palcem pomagało trochę. No i konkrety, na przykład pokaż, kto doi krowę, albo pokaż w kolejności bocian, kogut. A propos kolejności, bardzo mi się też podobają wśród tych zadań. O, na przykład tutaj wszyscy pieką chleb. Bo akcja jest taka, że płcio jest na tej wsi, na wakacjach, babcia jest sołtyską i tam jest dużo roboty, to nikt się nie nudzi na wakacjach na wsi, więc jest i pieczenie chleba, i zbieranie warzyw w ogródku, i robienie konfitur pysznych, i oczywiście odwiedzamy obory,
zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale a propos właśnie wymieniania w kolejności, dla tych starszych dzieci jest tutaj kilka takich obrazkowych historyjek, co jest bardzo ważne. Umiejętność opowiadania po kolei, kolejność zdarzeń, sekwencja taka, jak na przykład piecze się chleb. Tutaj to wszystko jest napisane, a potem jak dziecko starsze opowiada, to my sprawdzamy, czy ono zrozumiało i czy zapamiętało i ono też się musi skoncentrować. No i oczywiście przez cały czas ćwiczymy mowę. O, wspomniałam o ogródku, bardzo lubię ten, tą właśnie ilustrację, bo ona jest taka zielona. I tutaj też mamy od zapylenia, tutaj akurat są poziomki, przez rosnące zielone, jeszcze niedojrzałe owoce, aż do tych czerwonych, przepysznych. Jest też zbieranie miodu, czyli ul, to jest wyzwanie. Także mówię Wam, jest dużo, dużo roboty. To jest też przeurocza ilustracja, gdzie wchodzimy, oglądamy konie. I tutaj zobaczcie, nawet mamy podpowiedź, umaszczenie. Pani Ewa ma konie i one tutaj są najróżniejsze. Tutaj też pokazujemy mały, duży. Ja lubię serię o płciu, bo ona jest bardzo, bardzo przemyślana. Tak naprawdę tutaj jest wszystko, bo i właśnie to wspieranie mówienia i też bardzo dobrze wytłumaczone jak, ale też wyrazy dźwiękonośladowcze, pytania, układanie po kolei, zadania dla dzieci. Jest nawet taki moment, nie wiem czy to znajdę, o to jest tutaj, gdzie dowiadujemy się, że jest taka kura, bo trzeba zebrać jajka, jest taka kura, która lubi znosić jajka w różnych miejscach, więc my tych jajek szukamy i tutaj się rozglądałam, gdzie te jajka są, ale na kolejnej stronie też jakieś tam znalazłam w chlewiku czy gdzieś, także ona naprawdę lubi składać jajka w najróżniejszych miejscach. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że i to też mi się podoba właśnie w tej części, tutaj jest takie nakreślone, jak ktoś zwraca na to uwagę, ja akurat zwracam, takie odejście od stereotypowego podejścia, że mama i babcia to gotują, a na przykład panowie to budują tam altankę czy szopę, czy cokolwiek innego, bo od samego początku my widzimy, zresztą mama tutaj jest architektką, ale mamy też babeczkę, która po prostu buduje przez cały czas, a z kolei, bo tego takiego podkreślania, że kobiety również mogą być w najróżniejszych męskich zawodach, jest już całkiem sporo w książkach, natomiast tutaj płcio z kolei idziemy w inną stronę, on się interesuje artystycznymi sprawami, w tym konkretnym wypadku glinianymi garnkami, które spróbuje robić i tutaj kolejna rzecz, taka właśnie też przemyślana, dopracowana, pokazanie dziecku, że nawet jeżeli nigdy nie robiłeś czegoś, możesz spróbować, warto, a nóż Ci się spodoba. I on tutaj właśnie się wkręca w robienie glinianych garnków i jest też ozdabianie. I znowu, to też fajne jest odejście od tego, że o, dziewczynki to takie bardziej artystyczne, a chłopcy właśnie tam zbudujmy altankę. Tutaj trochę to jest przemieszane i to jest super. A jest jeszcze akcja, żeby się nikt nie nudził na tej wsi. Już wspominałam, że tam nudy nie ma. Jest straż pożarna, więc miłośnicy straży pożarnej, a przecież dzieci uwielbiają, również będą zadowoleni. Jest też pokazanie współpracy. Mam na myśli to, że w ogóle ten festyn wiejski, on będzie z okazji otwarcia nowej altany, nowo wybudowanej altany, która wcześniej została zniszczona i wszyscy mieszkańcy angażują się w przygotowania do festynu to raz, czyli budujemy taką wspólnotę lokalną, ale też właśnie w odbudowanie tej altany nad brzegiem jeziora, z której można potem sobie korzystać. Jest też sękacz, oni normalnie tutaj przygotowują sękacze. Mniam, mam rodzinę na Mazurach, to mam wspomnienie, już mi ślinka leci. A na końcu chcę Wam jeszcze pokazać, że jest też takie trochę podsumowanie, a trochę no od nowa zabawa. Jest i dla młodszych dzieci, i dla starszych dzieci, tak jak ta cała książka została przygotowana. I tutaj mamy uwagi dla rodziców, że to są ilustracje, które już spotkaliśmy w książce i można się nimi bawić. Można nazywać, czy poznajesz te zwierzęta, można pytamy, jakie dźwięki wydają, to wszystko też jest podpisane. Gdzie są, czyli to obiad, czyli co jedzą zwierzaki, a dla tych starszych są też nawet zagadki, albo takie już nieco bardziej skomplikowane pytania, czyli na przykład co robią mieszkańcy wsi. Specjalnie opowiedziałam Wam ze szczegółami, bo wiem, że jak ktoś na przykład pierwszy raz w życiu spotyka się z serią Płcio, no to tak, pewnie gdzieś tam słyszał, jak ma małe dziecko, ale tak nie do końca wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że wśród książek wspierających, zachęcających do mówienia, ta seria jest jedną z najfajniejszych.